Legia Warszawa, Pogoń Szczecin. Ta rywalizacja ma już 65 lat, ale i w XXI wieku nie brakowało w niej wspaniałych meczów, pięknych goli i bohaterów. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki i przypomnę Wam 10 fajnych spotkań z ostatnich 20 lat pomiędzy Legią a Pogonią. Zaczynamy w sezonie 2005-2006. Poznajecie tego młodzieńca? To kończący karierę piłkarską Jacek Magiera. Ten mecz zaczyna na ławce rezerwowych, a w podstawowej jedenastce m.in. Łukasz Fabiański, strzegący bramki Legii, która w Szczecinie mierzy się z Sportowcami w siódmej kolejce. Tuż przed końcem pierwszej połowy Łukasz Surma dogrywa w pole karne z rzutu wolnego, a do własnej bramki piłkę pakuje Paweł Magdoń. Na przerwę Legia schodzi z jednobramkowym prowadzeniem. Zaraz po przerwie Pogoń totalnie gubi się w obronie i może to nie jest najpiękniejsza akcja w historii futbolu, ale wykańcza ją Sebastian Szałochowski, a jednak nie, piłka odbija się od słupka i to niesamowite, mamy drugiego gola samobójczego, tym razem na koncie bramkarza gospodarzy Borisa Peszkowicza. Od tego momentu Legia się jednak cofa, Pogoń rusza do ataku, Fabiański ma coraz więcej pracy. 7 minut po stracie drugiej bramki Eddie Andrade na przypiłce. Ładna akcja i podanie do Claudio Millara. Wow, ależ to zrobił Urugwajczyk. Jest trafienie kontaktowe. Moussa Ouattara posadzony na ziemi. To był przedostatni golem Millara w Ekstraklasie. 4 lata później Claudio Millar zginął w wypadku autokaru w Brazylii. W 69 minucie wciąż to Legia prowadzi, ale Eddie Andradina ponownie przy piłce. Brazylijczyk zagrywa do Przemysława Kaźmierczaka, ależ przepiękny, cudowny gol Kaźmierczaka. Pogoń przegrywała z Legią 0-2, ale doprowadza do wyrównania, jest 2-2 po kapitalnym trafieniu Kaźmierczaka, który po tym sezonie odszedł do Boawiszty Porto. A przecież potem był mistrzem Portugalii z FC Porto i mistrzem Polski ze Śląskiem Wrocław. Zresztą w tym meczu z Legią miał jeszcze szansę zapewnić Pogoni zwycięstwo, ale jego strzał głową łapie Fabiański. Kończy się podziałem punktów. Na koniec tamtego sezonu, po 4-letniej przerwie, Legia świętuje Mistrzostwo Polski. Pogoń plasuje się w środku tabeli. Rok później i Legia, i Pogoń spisują się gorzej. Portowcy nawet dużo gorzej. To czas brazylijskiej Pogoni wymyślonej przez Antoniego Ptaka, która w rozgrywkach 2006-2007 wygrywa tylko 3 mecze i z hukiem spada z Ekstraklasy. Na spotkanie przy Łazienkowskiej z Legią w 25. kolejce Portowcy wychodzą z 10 Brazylijczykami w podstawowym składzie. Jedyny Polak to Piotr Celeban. A w Legii Jacek Magiera już w roli drugiego trenera. Wojskowi grają poniżej oczekiwań, szans na obronę tytułu nie ma, ale z Portowcami też nie powinno być problemów. Roger Guerreiro marnuje jednak sytuację sam na sam ze swoim rodakiem Alisonem Gu. Zmiennik Radosława Majdana rozgrywa swój jedyny mecz w Ekstraklasie. Dawid Janczyk obija poprzeczkę. Wreszcie akcja Miro Radowicza, Łukasz Surma i pierwszego gola dla gospodarzy strzela Piotr Włodarczyk. Jednak chwilę później jesteśmy już po drugiej stronie boiska i niespodziewanie Jules Simar doprowadza do wyrównania. To była trzecia i ostatnia bramka kapitana Pogoni w tamtym sezonie i w Ekstraklasie. Do przerwy zaskakujące 1-1. Szybko po przerwie sytuacja wraca jednak do normy. Aleksander Vukovic do Mirosława Radowicza. Radowicz ponownie daje prowadzenie Legii. Pięknie wykończona akcja. Później jeszcze Roger znów obija słupek, aż w końcu iście brazylijską serią zwodów czaruje Miro Radowicz. Serb jest faulowany. Na 11. metrze piłkę ustawia Piotr Włodarczyk. Włodarczyk strzela nie najlepiej, Alisson odbija piłkę, ale ta wpada do bramki. Co tu się wydarzyło? No ten sposób okazania radości przez napastnika Legii świadczy o tym, że to nie był typowy gol. Zobaczmy powtórkę. Alisson Gu dobrze wyczuwa interwencję Włodarczyka, ale pokonują go wbiegający w pole karne koledzy z drużyny. Otavio trafia w nogi Thiago, a ten do siatki. To chyba najdziwniejszy rzut karny w historii Ekstraklasy. Legia wygrywa z Pogonią 3-1 i kończy sezon na jednak rozczarowującym 3. miejscu. Pogoń na kilka lat żegna się z elitą. Wraca do Ekstraklasy w sezonie 2012-2013 i w 8. kolejce trafia na niepokonaną od początku rozgrywek Legię, która jest też liderem tabeli, chociaż w trakcie tej kolejki aż 4 drużyny wyprzedzają wojskowych prowadzonych wtedy przez Jana Urbana. Legia zatem bardzo potrzebuje 3 punktów, aby wrócić na pierwsze miejsce. W roli kapitanów Michał Żewłakow i Eddie Andradino, i to właśnie Brazylijczyk staje oko w oko z Duszanem Kucjakiem, ale uderza wprost w bramkarza gości. W odpowiedzi Daniele Liuboja z rzutu wolnego, rykoszet i dobra interwencja Radosława Janukiewicza.
Pierwsze minuty meczu są naprawdę ciekawe i wyrównane. Obie drużyny mają okazje podbramkowe. Edi do Akahoshiego, ale Japończyk nie zdobywa bramki, bo Legię ratuje Iñaki Astiz. Po kwadransie gry próbuje strzelać Jakub Kosecki. Piłka pod nogami Jakuba Rzeźniczaka. Uderzenie, błąd Janukiewicza i Daniel Liuboja pakuje piłkę do siatki. Po błędzie bramkarza portowców Liuboja daje Legii prowadzenie. Pogoń jeszcze nie zdążyła się otrząsnąć, a Liuboja gra do Radowicza. Radowicz w polu karnym próbuje strzelać i znów nie popisuje się Janukiewicz. Kosecki nie ma innej opcji, podwyższa na 2-0. Po przerwie Pogoń nawet próbuje zdobyć bramkę kontaktową, a Duszan Kucjak ma trochę pracy, ale w 57 minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę dostaje Maciej Dąbrowski i gospodarze muszą grać w dziesiątkę. Legia atakuje, ale też Pogoń odpowiada. Robert Kolendowicz trafia w poprzeczkę. Niespełna kwadrans przed ostatnim gwizdkiem, sytuacja portowców staje się fatalna, bo także Hernani opuszcza boisko z czerwoną kartką. Grając 11-9, Legia ma już przygniatającą przewagę. Wreszcie 4 minuty przed końcem Kosecki podaje do Liuboi, a Daniel Liuboja ustala wynik na 3-0. Legia wraca na pierwsze miejsce w tabeli i na tej pozycji zakończy rozgrywki 2012-2013, zdobywając Mistrzostwo Polski. Wędrujemy do sezonu 2014-2015. Przed 15 kolejką sytuacja jest taka, że Legia nie przegrała z Pogonią od sezonu 98-99, a od powrotu Pogoni do Ekstraklasy legioniści mają na koncie same zwycięstwa. Do tego Legia jest liderem Ekstraklasy, Pogoń dopiero siódma w tabeli, no i Legia notuje same triumfy w Lidze Europy. 3 dni wcześniej pokonuje Metalist Charków. Co może pójść nie tak? W Szczecinie wiedzą co. Mimo że Henning Berg posłał do boju właściwie najmocniejszy skład, to Pogoń gra jak faworyt. To kapitalne dośrodkowanie Adama Frontczaka i Rafał Murawski musi tylko umieścić piłkę w siatce. Święto w Szczecinie, kibice na tym stadionie gola w meczu z Legią nie widzieli od prawie dekady. Pogoń prowadzi, a Legia gra beznadziejnie. Niewiele brakuje, aby Iñaki Astiz i Duszan Kucjak sprezentowali drugiego gola rywalom. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Fatalny błąd Astiza. Adam Frontczak zabiera mu piłkę, wychodzi sam na sam z Kucjakiem i bramka. 2-0 dla portowców. Adam Frontczak, legenda Pogoni Szczecin, sprawia, że trener Berg nie ma radosnej miny. Po przerwie oglądamy już jednak zupełnie inną Legię. Radosław Janukiewicz ma bardzo pracowite 45 minut, ale wieloletni bramkarz Pogoni spisuje się rewelacyjnie. Wreszcie Jakub Rzeźniczak przywraca gościom nadzieję na odwrócenie losów tego starcia, ale na więcej Legii jednak nie stać. Do tego w samej końcówce Tomasz Jodłowiec dostaje czerwoną kartkę, a Pogoń skutecznie broni się do ostatniego gwizdka i sensacyjnie wygrywa z Legią 2-1. Powtórzmy to jeszcze raz, to pierwsze zwycięstwo Pogoni z Legią w Ekstraklasie od 15 lat. I mimo że pozostałe dwa mecze tego sezonu Legia z Pogonią wygrywa, to wyścig o tytuł wojskowi przegrywają z Lechem Poznań. W kolejnym sezonie, w ostatniej 37 kolejce, stolica jest gotowa do wielkiego święta i powrotu na tron. Legia, prowadzona przez Stanisława Czerczesowa, która chwilę wcześniej zdobyła Puchar Polski, liczy na podwójną koronę, podejmuje Pogoń i potrzebuje wygranej, aby bez oglądania się na Piasta Gliwice zapewnić sobie mistrzostwo kraju. Po nieco nerwowym początku w 14 minucie pierwsza składna akcja gospodarzy. Jodłowiec za pola karnego, Jakub Czerwiński staje piłce na drodze i totalnie myli Jakuba Słowika. Futbolówka wtacza się do bramki, euforia na trybunach przy Łazienkowskiej, gospodarze na prowadzeniu. Ale Pogoń wcale nie ma zamiaru ułatwiać zadania legionistom. Portowcy atakują, były zawodnik wojskowy Gruzin Wladimir Dwaliszwili strzela głową. Wow, co za bajeczna parada Arkadiusza Malarza. Bardzo efektownie broni ten strzał golkiper gospodarzy i ratuje Legię. Długo utrzymuje się jednobramkowe prowadzenie. Wreszcie 7 minut przed końcem Nemanja Nikolić podwyższa na 2-0. Znów pechowcem jest Czerwiński, od którego odbija się piłka, ale trafienie zapisujemy na konto napastnika Legii. To 28 gol reprezentanta Węgier w tamtych rozgrywkach. Nikolić zostaje królem strzelców, a tylu bramek w jednym sezonie Ekstraklasy nie zdobył nikt w XXI wieku. Chwilę później piękne zagranie piętą Giermę i portowców dobija Kasper Hamalainen. Po raz trzeci w tym meczu Słowik zmylony przez swoich kolegów, tym razem przez wracającego Ricardo Nuniesa. Ale to nieważne, Legia Warszawa pokonuje Pogoń Szczecin 3-0 i świętuje Mistrzostwo Polski.
Jednak kampania w obronie tytułu w sezonie 2016-2017 dla Legii nie zaczyna się za dobrze. Mistrz Polski w Szczecinie na mecz z Pogonią w 12 kolejce stawia się dopiero jako szósta drużyna w tabeli, o 2 punkty przed Portowcami ze sporą stratą do lidera Jagiellonii Białystok. Do tego z już trzecim trenerem, doskonale wam znanym także z tego klipu, Jackiem Magierą. 6. minuta, Jarosław Fojut gra długą piłkę w pole karne, jest Adam Frączak, ależ gol! Przepiękne uderzenie napastnika Pogoni, Portowcy szybko obejmują prowadzenie. Ograny Rzeźniczak i Malasz bez szans. Legia jednak szybko rusza do odrabiania strat. Już w 24 minucie piękna zespołowa koronkowa akcja. Wadis do Radowicza i Mirosław Radowicz doprowadza do wyrównania. Takimi asystami czarował w tamtych czasach Wadis Odzidziofo. Jest 1-1 i gdy wydaje się, że Legia przejęła kontrolę nad meczem, Rzeźniczak skacząc do główki fauluje Batrasa, rzut karny. Z 11 metrów pewnie Adam Frączak, dublet napastnika gospodarzy, Portowcy znów na prowadzeniu. Po przerwie niezwykle ofiarna interwencja Arkadiusza Malarza, który na chwilę traci przytomność po uderzeniu piłką w głowę. Ale bramkarz Legii szybko wraca do siebie i do bramki. Legia niby ma przewagę, ale niewiele z tego wynika, za to Pogoń wyprowadza zabójcze kontry. Spas Dele pogrywa na prawej stronie występującego już w Legii byłego gracza Pogoni, Jakuba Czerwińskiego. Chce wystawić piłkę do Rafała Murawskiego. Interweniują Bartosz Bereszyński i Malarz, ale ostatecznie Murawski tak strzela gola. Pogoń 3, Legia 1. Co prawda chwilę później z dośrodkowania Gierme korzysta Radowicz i podobnie jak Frączak zalicza dublet, ale to na nic. To Pogoń jest bliżej podwyższenia rezultatu niż Legia wyrównania. Kończy się wynikiem 3-2 dla Portowców. Ale ostatecznie sezon 2016-2017 pod wodzą trenera Magiery dla Legii jest bardzo udany. 2 pozostałe mecze Legia z Pogonią wygrywa. Do tego gra w Lidze Mistrzów i zdobywa Mistrzostwo Polski. Przenosimy się do sezonu 2018-2019 i tu musimy pokazać tego gola. Zwonimir Kożul, fantastyczna, cudowna, piękna bramka. Radosław Majecki bez szans. Oglądając powtórki, pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Co za uderzenie Bośniaka, który w Ekstraklasie dał się poznać jako specjalista od pięknych goli strzelanych z dystansu. Chociaż ówczesnemu trenerowi wojskowych Sapinto chyba aż tak bardzo się to nie podobało. Między innymi dzięki magicznemu trafieniu Kożulia Pogoń w listopadzie z Legią wygrała 2-1, ale w top 10 inne spotkanie z tego sezonu chcieliśmy zaprezentować, gdy trenerem Legii jest już Aleksander Vukovic. W 30 kolejce rewanż Legii za tamtą porażkę jest bezwzględny, chociaż to Portowcy obejmują prowadzenie przy Łazienkowskiej za sprawą Adama Buksy. Wcześniej Hamalainen trafia w słupek bramki bronionej przez Łukasza Załuskę. Zresztą bramkarz gości ma mnóstwo pracy, bo Legia gra naprawdę ładnie i co chwilę stwarza sobie okazję do wyrównania. Mateusz Wieteska obija poprzeczkę. Do przerwy jednak 1-0 dla Portowców. Ale zaraz po przerwie Carlitos doprowadza do wyrównania i prezentuje efektowny taniec radości. Hiszpański napastnik wyścig o koronę króla strzelców przegrywa w tamtym sezonie z Marcinem Robakiem i Igorem Angulo, ale trzeba przyznać, że potrafi zachwycić na murawie. Ledwie 4 minuty później Yuri Medeiros takim cudnym, technicznym uderzeniem pokonuje Załuskę. To jeden z 3 goli strzelonych przez Portugalczyka w barwach Legii. Naprawdę piękny. Legia prowadzi i nie zwalnia tempa. Wynik na 3-1 samobójczym trafieniem ustala Jarosław Fojut. Legia Warszawa pewnie wygrywa, ale zaraz potem łapie zadyszkę i w grupie mistrzowskiej w 7 ostatnich kolejkach sezonu przegrywa walkę o tytuł z Piastem Gliwice. A potem następuje sezon 2019-2020 i wydarza się coś, co nigdy wcześniej ani później w historii tej rywalizacji się nie wydarzyło. Pogoń wygrywa z Legią wszystkie 3 mecze w sezonie. A zaczyna się od starcia 1. kolejki w stolicy. Po pożegnaniu Arkadiusza Malarza i Kaspra Hamalainena już w 11 minucie pierwsze ostrzeżenie. Kostas Triantafylopoulos trafia w słupek, a dobitkę głową Kamila Drygasa Radosław Majecki z trudem przenosi nad poprzeczką. Po przerwie więcej pracy ma bramkarz Pogoni Dante Stipica, aż w końcu gospodarze obejmują prowadzenie. Pozyskany latem Gruzin Valerian Gwilia dośrodkowuje z rzutu rożnego, a piłkę głową do bramki kieruje Chorwat Sandro Kulenowicz. Radość przy Łazienkowskiej nie trwa jednak nawet 3 minut. Portowcy przeprowadzają składną akcję, a Zwonimir Kożul prostopadłym podaniem idealnie obsługuje Adama Buksę. Jest 1-1.
W 67 minucie bliski strzelenia bramki głową jest rezerwowy Marko Vesović, ale refleksem popisuje się Stipica. 7 minut do końca, wciąż remis, ale Pogoń ma specjalista od pięknych goli, Zvonimir Kożul, i Portowcy prowadzą w Warszawie. Bośniak z 12 goli, które strzelił w Ekstraklasie, 3 zanotował w meczach z Legią. To było pierwsze zwycięstwo Pogoni przy Łazienkowskiej od 36 lat. Ale jak już wspomniałem, w sezonie 2019-2020 Portowcy wygrali wszystkie 3 spotkania z Wojskowymi. I wiosną u siebie 3-1, i w ostatniej kolejce ponownie w Warszawie, ponownie 2-1, psując nieco święto, bo mimo 3 porażek z Pogonią, Legia na koniec rozgrywek znów świętowała zdobycie Mistrzostwa Polski. Te zwycięstwa nad Legią nie były przypadkowe. Pogoń jest coraz silniejsza. W sezonie 2020-2021 zajmuje 3 miejsce w lidze. Podobnie rok później jesteśmy właśnie w rozgrywkach 2021-2022. Dla Legii jednych z najgorszych w historii, ale dla Pogoni jednych z najlepszych. Portowcy jesienią ponownie zwyciężają na wyjeździe, a wiosną u siebie na czekającym na otwarcie po remoncie stadionie Luka Zachowicz w zamieszaniu podbramkowym daje prowadzenie już w 26 minucie. Jednak jeszcze przed przerwą po dośrodkowaniu Josue pechowa interwencja Damiana Dąbrowskiego i gol samobójczy. Do przerwy remis. Zaraz po przerwie Szymon Marciniak po analizie VAR wyrzuca z boiska Benedikta Cecha. Przez niemal 40 minut Pogoń musi grać w osłabieniu. Ale co ciekawe, to gospodarze częściej atakują. W 63 minucie znów najsprytniejszy w polu karnym jest Zachowicz. Drugi gol Słoweńca i Portowcy znów prowadzą. Chwilę później przed polem karnym Kamil Grosicki, Grosik, zwód, strzał i gol! Pan piłkarz Kamil Grosicki, który po latach gry na europejskich boiskach wrócił do swojego macierzystego klubu, w pięknym stylu ustala wynik. To jego 9 trafienie w tamtych rozgrywkach. Pogoń, grając w 10, rozbija Legię 3-1 i po raz drugi z rzędu kończy sezon na podium. Legia dopiero na 10 miejscu. Jest to też sukces trenera Kosty Runiajicza, który miesiąc przed tym meczem zapowiada jednak odejście z Pogoni i po sezonie przenosi się do Legii. A my przenosimy się do rozgrywek 2023-2024. Czwarta drużyna poprzedniego sezonu, czyli Pogoń kontra wicemistrz Polski, czyli Legia, z trenerem Runiajiczem na ławce, spotykają się w Szczecinie w zaległym meczu 6 kolejki. Linus Wallqvist do Kamila Grosickiego i Grosik w 29 minucie daje Portowcom prowadzenie. Ale radość gospodarzy trwa tylko 4 minuty. Josue podaje do Pawła Wszołka. Wszołek rzuca piłkę na głowę Tomasza Pekharta, czeski napastnik i były król strzelców Ekstraklasy doprowadza do wyrównania. Takim wynikiem kończy się pierwsza połowa, ale zanim się skończy, to sędzia Tomasz Musiał po analizie VAR uznaje, że w tej sytuacji Artur Jędrzejczyk faulował Eftimisa Kulurisa na tyle brutalnie, że obrońcy Legii należy się czerwona kartka. A więc w drugiej połowie Legia gra w osłabieniu, a Eftimis Kulurisa znów zapewnia Pogoni prowadzenie. To 4 gol Greka w tym sezonie, jest 2-1 dla gospodarzy. Jednak na 20 minut przed końcem Patryk Kun dośrodkowuje z lewej strony, a Paweł Wszołek zdobywa swoją pierwszą bramkę w sezonie w Ekstraklasie. Legia po raz drugi w tym meczu doprowadza do wyrównania, tym razem grając w osłabieniu. Ale z gola Wojskowi cieszą się jednak tylko 3 minuty, bo Wahan Wichachcian i po raz trzeci w tym szalonym starciu Portowcy obejmują prowadzenie. Ale po raz trzeci Legia doprowadza do wyrównania, a to za sprawą Jurgena Elitima. Piłka odbija się jeszcze od Mariusza Malca i wpada do siatki. Niesamowite. 3-3. Na zegarze już 84 minuta. I co? Steve Capuadi zapewnia zwycięstwo Legii. Ekipa z Warszawy 3 razy w tym meczu przegrywała. Całą drugą połowę grała w 10, ale mimo to wywozi ze Szczecina 3 punkty. Pogoń wypuszcza mecz, który powinna wygrać były trener Portowców, a obecnie Legii. Kosta Runiajicz może świętować. Wow, 7 goli, mnóstwo emocji, zwroty akcji po kosmicznym meczu. Pogoń Legia 3-4. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.